Dobry wieczór Państwu, niesamowita, podniosła atmosfera, wspaniała oprawa, to wszystko towarzyszy finałowi setnej edycji Pucharu Francji. Na mecz Angers-PSG zapraszają Państwa Piotr Rzepka i Tomasz Jasina. Prezydent Republiki Francuskiej Emmanuel Macron prosto ze szczytu G7 na Sycylii przybył na Stade de France, by oglądać dzisiaj dwie najlepsze drużyny tej setnej edycji Pucharu Francji, w której oczywiście mamy swojego zdecydowanego faworyta. Berat, dobrze teraz między sobą gracze Paris Saint-Germain i Letelier broni. No, to jest ten człowiek, który kiedyś przegrał rywalizację z Areolą, bo on był w juniorskiej akademii Paris Saint-Germain. Robił klasy, robili razem. Areola zdecydowanie bardziej utalentowany, tu bardziej do pracy. W pewnym momencie jednak postanowił, że inaczej będzie się rozwijał. Wygranie 4-0 z Barceloną, także... Teraz uwaga, szansa Paryżan i znów Letelier kapitalnie spisuje się. Trochę niepewności było w postawie teraz obrony Angers. Próbował to Blaise Matuidi po tym zagraniu Verratti'ego wykorzystać. Przy polu karnym wystarczą 2-3 szybsze podania, czy jakieś wygranie 1-1 i zaczynają się problemy. Dwie minuty doliczone. Angel Di Maria i to jest, proszę Państwa, gol. Nie wiem, czy nie jest to trafienie samobójcze. W każdym razie w tym doliczonym czasie gry drużyna Paris Saint-Germain zdobywa wreszcie upragnioną bramkę. Tak mi się wydaje, że chyba tym, który jako ostatni dotknął piłki, był gracz Angers. No i zdaje się, że realizator chyba też pokazuje nam tutaj, tak jest. To jest, proszę Państwa, bramka samobójcza. Zdaje się, że właśnie za Sissoko, tym niefortunnym strzelcem gola, cieszy się Blaise Matuidi. On był najbliżej Sissoko, ale wydaje się, że piłkarzem, który... Nieopatrznie wbił piłkę do własnej bramki, jest właśnie gracz Angers.